Kantor był ten jedyny, był niezwykłą osobowością, a my możemy tylko tak jakby dotknąć tego warsztatu kantorowskiego, dotknąć tego, czym był jego teatr. UNESCO ogłosiło rok 2015 rokiem Tadeusza Kantora i stąd ta impreza oczywiście w Sanoku. Cztery osoby, ja z dorosłymi pracuję, natomiast to jest tak, pan Bogdan Słupczyński, szef teatru CST. A już mam mówić dwa słowa, tak? No, próbujemy się zbliżyć do tego, co robił Tadeusz Kantor. No. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z jakimś takim teatrem realistycznym, psychologicznym, tylko z teatrem formy, który ma swoje jakby uzasadnienie w pewnej historii, która jest opowiadana za pośrednictwem gestu, symbolu, formy ruchu. Pani Joanna Sarnecka, która jest szefową grupy opowieści z walizki. Dzisiaj niepowtarzalna okazja. Można kupić własne marzenia. Właśnie, dokładnie, Kantor w Warzywniaku. Też chodzi o taki obszar, który nie kojarzy nam się bezpośrednio ze sztuką, z kulturą, a tak naprawdę tam są ludzie, relacje między ludźmi, sytuacje. Chcemy też pewne rzeczy sprawić, żeby nabrały troszeczkę charakteru abstrakcyjnego, że takie zwykłe warzywo, ziemniak, burak, to nagle może się zamienić w zupełnie coś innego. Wystarczy na to inaczej popatrzeć, czy ustawić w innym kontekście. Właśnie, który będzie nam prezentował spektakl w niedzielę. Chowałem się po kątach, bo telewizja przyszła. Słucham, przez te parę godzin w upale to nie zrobimy spektaklu, nie, ale spróbujemy pobawić się w ożywianie papieru, znaleźć jakieś problemy, które przy pomocy papieru i działań aktorskich możemy rozwiązać albo przynajmniej zaznaczyć i tak się bawimy. No papier dlatego po pierwsze, że jest sprężysty, wniesie wiele, każdy jest inny, widzicie, każdy inaczej podnie, to jest każdy inny. Dzięki temu jakoś indywidualnie się możemy wyodrębnić. Który jest reżyserem, aktorem, szefem Teatru Pracownia Dramatu działającego w Lublinie. Kantor na Karaibach. Jest taka scenka, że dziewczyna gra właśnie motyw z tych Piratów Karaibów, gdzie ławki zamieniają się w łódki, więc to bardzo fajnie pasuje. No nie? Wychodzą, zamieniają się nagle, wyobraźnia z klasy wychodzi gdzieś tam
usypia, nuda w klasie usypia po prostu i nagle te ławki zmieniają się w coś innego, czyli najpierw na przykład w autobus mogą się zmienić w statek kosmiczny, mogą się zmienić w poligon, mogą zamienić się właśnie w łódki i nagle gramy właśnie w motyw jakiegoś pirackiego filmu i w ten sposób tak to wygląda. Więc każda z tych osób prezentuje inny warsztat, jakby inne podejście do teatru i o to nam chodziło, żeby to było jakby różne spojrzenia na materię teatralną. No i żeby osoby, które uczestniczą w tym warsztacie, mogły praktycznie dotknąć tego, czym jest teatr. Bardzo ciekawie, bardzo fajna otwarta młodzież. Nigdy nie, z tego co mówią, przynajmniej nigdy nie mieli styczności z teatrem, z taką pracą. Ale bardzo fajnie w to wchodzą, z dnia na dzień coraz bardziej się otwierają do tej pracy. I naprawdę jest super atmosfera, wszystko, ludzie potrafią się wczuć. Obrałem sobie taki sposób, żeby jak najwięcej pokazać tego worka teatralnego, najwięcej elementów w jak najkrótszym czasie, żeby mieli, że nie tylko, że pracujemy na przykład nad słowem, czy nad choreografią, ale głównie nad wyobraźnią. Ogólnie ja myślałam chyba coś takiego, że rolę dostajemy, się uczymy, a tutaj naprawdę trzeba dużo jeszcze powiedzieć takie rzeczy, jak dynamika mówienia. Uważam, że filmy i ta cała sprawa z kręceniem jest o wiele prostsza od teatru, bo jednak w teatrze ma się ten kontakt z prawdziwym widzem, prawda, i jest ta interakcja, prawda. Bardzo otwarci ludzie, świetnie się z nimi pracuje, mają mnóstwo pomysłów i cały czas jest jakaś dynamiczna sytuacja. Ja jestem fanką takiego teatru typowo klasycznego, a tu jest coś takiego bardziej improwizacyjnego. Bardzo fajna grupa, w większości składa się z licealistów, jest kilku studentów. To jest taka trochę niezrozumiana sztuka, ale po komentarzach pana to tak lepiej ogarnąć, o co chodzi w ogóle. Wszystko jest dla nich takie niezwykłe, dziwne. Pokonują tam jakieś swoje własne ograniczenia, własne jakieś zdziwienie. No myślę, że im się to przyda, bo na co dzień jakby nie zajmują się tak dziwnymi zachowaniami i dziwnym sposobem wyrażania się. A myślę, że im bardziej się rozszerzy te swoje możliwości, tym ich życie będzie ciekawsze po prostu. No, podobają nam się te zajęcia, w sumie tak jak się spodziewaliśmy. Były takie momenty ciekawej koncentracji, takie chwile, że koncentrowaliśmy się na zadaniu, a nie na relacjach między sobą, nie? Bo to jest najtrudniejsze, żeby pozbyć się tych relacji prywatnych i wejść w relacje wykreowane. Spodziewałem się czego innego, że będziemy występować, że dostaniemy różne teksty i że będziemy po prostu grać różne role, a tutaj tak jakby improwizujemy i mówimy, że właśnie najpierw tak jakby wyrażamy swoje uczucia, a potem dopiero gramy. Tak cały czas ten kantor nam się przewija, podobnie jak ta instalacja, taka też w duchu kantorowskim jedna z trzech, bo tam mamy taką instalację poświęconą umarłej klasie, mam jeszcze inną, nawiązującą do tego, co inspirowała Kantora, to znaczy przedmioty. On kochał przedmioty, kochał stare przedmioty, przywracał je do życia, o tym też między innymi są jego spektakle. No i tutaj młodzież pod okiem naszych plastyków, pani Szostak i pana Mistaka, przygotowała tę instalację. To jest młodzież, oni się uczą. To jest pierwsze ich takie doświadczenie w robieniu instalacji, więc myślę, że jak na pierwszy raz wyszło mi to fajnie i zwraca uwagę. Sztuka czasami niekoniecznie musi się wyrażać przez piękno, może się wyrażać przez zwrócenie uwagi, zainteresowanie, może zszokowanie.